Dobry wieczór, witam wszystkich. Kłania się Janusz Tomczak z Konina. Zapraszam Państwa na webinar Skywalk Community. Dzisiejszy webinar podzieliłem na 6 części. Przedstawię plan webinaru. Pierwsze to jest takie ogólne powitanie, przedstawienie się. Następnie pokażę dwa krótkie filmy. Prezentacja główna. Później film, który ma, żebyśmy chwilę ochłonęli po tych wszystkich wiadomościach, najwyższą liczbę odsłon w tej chwili na YouTubie i na wszystkich innych portalach. Wiadomości najnowsze i na koniec część szósta przedstawię aktualne promocje. Drodzy Państwo, ja nazywam się Janusz Tomczak. Krótkie dossier o mnie, bardzo szybko, bo widzę, że tu jest część osób, z którymi się znamy. Rok 1992-2020 własna działalność gospodarcza, 2002-2007 studia marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, od 2016 czynny inwestor Skywalk Community. I w roku 2018-2019 odbyłem szkolenie wraz z grupą polskich liderów 3D Coaching Business. Szkolenie to było zorganizowane w przeciągu 8 miesięcy, na przełomie 2018-2019 roku. 104 osoby z 18 krajów. Ukończyliśmy je 10 maja 2019 roku w Dubaju, uzyskując status ambasadora i dyplom ambasadora Skywalk Community Polski. Ten kurs skończyło 8 osób. Nasza dyrektor regionalna, pani Natalia Fujtak, Janusz Tomczak, Mariusz Duczmański, Tomasz Wajda, Grzegorz Hutnik, Tomasz Żarnecki, Dmitrij Zajtnikow i Krzysztof Dawidzie. Na tym zdjęciu widzicie tu Państwo po lewej i po prawej stronie osoby, które były organizatorami tego szkolenia. Ten pan stojący przy Krzysztofie Dawidiuku, pan Galata, był organizatorem tego szkolenia, natomiast przy mnie stoi pan Ewgeni Kudraszow, jest to nasz dyrektor generalny naszej firmy. Kilka słów o Białorusi, bo tam znajduje się siedziba naszej firmy macierzysta. Ja byłem na niej trzykrotnie, uczestniczyłem w festiwalach, ekofestiwalach Marina Forte w roku 2017-2018-2019. Widzicie mnie tu Państwo na kilku fotografiach, łącznie z datami, kiedy to było. Natomiast w roku 2018-2019 brałem jeszcze dodatkowo udział w dwóch konferencjach Skywalk Community z naszą grupą, tylko liderską, bo festiwale są dla wszystkich partnerów, uczestników, sympatyków, natomiast konferencja jest organizowana tylko i wyłącznie przez naszą maturę. Informacja, którą przekazuję po raz kolejny, ale chciałbym, żebyście Państwo do niej jak najszerszym echem, żeby ona się odbiła wśród naszych partnerów i naszych inwestorów. Mamy aplikację do ściągnięcia w tej chwili na telefony, na smartfony. Proszę to robić, bo jest to bardzo wygodna forma do śledzenia tego, co się dzieje w naszych biurach, opłacania nawet swoich, jak mamy jakiś tam pakietów. I bardzo wygodna forma, żebyśmy byli na bieżąco ze wszelkimi informacjami, jakie się dzieją w terenie naszej firmy. To tyle na początek, drodzy Państwo. Zaczniemy od dwóch takich wprowadzających filmów. Krótkich, bo jeden obraz to 1000 słów, jak to mówią filozofowie, więc nie filozofujmy, przekazujmy informacje i zaczynamy. Thank you.
pierwszy film Dynamic. Musisz tu podzielić z Państwem taką refleksją, że ilekroć ten film widzę, to zawsze mi przechodzi taki dreszcz radości, że jesteśmy uczestnikiem tak wielkiego projektu. К 2050 году в мире удвоится число автомобилей. Два раза больше пробок. Два раза больше выбросов в атмосферу. Два раза меньше природных ландшафтов. Еще никому не удавалось создать транспорт, способный решить эти проблемы, пока свой проект не предложил Skyway. Инновационный транспорт, который движется над землей по высокопрочным струнным рельсам. Стальные тросы внутри рельсов способны сделать эстакаду Skyway до 3 раз прочнее обычных мостов. Прочная эстакада делает движение плавным и безопасным. Строительство почти не требует места на земле. Опоры струнного транспорта можно возвести в любой точке планеты. От жаркой пустыни до вечной мерзлоты. Электродвигатель Skyway позволит сделать атмосферу чище. Чтобы обеспечить лучшее качество транспорта, на производстве Skyway используют одни из самых современных технологий. Цифровая платформа 3D Experience и американское оборудование HAAS, которое применяют при строительстве самолетов и космических ракет. Создатель технологии, инженер Анатолий Юницкий, разрабатывал проект Skyway более 40 лет. Он написал десятки научных работ, получил 2 гранта ООН и в 2016 году запустил производство струнного транспорта. С тех пор Skyway представили на 19 международных выставках от Берлина до Сингапура. Достижения проекта обсуждают мировые СМИ от CNN до TV Tokyo. Новые разработки Skyway каждый год демонстрируются в центре испытаний «Экотехнопарк». 5 типов трасс, 11 видов струнного транспорта и 1000 пассажиров в одном месте. Сегодня проект готовится к выходу на мировой рынок. В Объединенных Арабских Эмиратах реализуется один из самых амбициозных проектов. Инновационный центр Skyway в Шарже. Трассы, лаборатории и инфраструктура линейного города. Центр Skyway станет отправной точкой развития проекта на Ближнем Востоке. Благодаря краудфандингу в проект инвестировали сотни тысяч людей, для которых Skyway – это больше, чем транспорт. Это безопасное будущее – реальные достижения и глобальные идеи. Вы тоже можете внести свой вклад в развитие перспективного и безопасного транспорта. Мы можем сделать мир лучше вместе. Jeszcze raz chciałbym serdecznie powitać wszystkich gości, którzy do nas dołączyli od momentu zaczęcia naszego webinaru. No i proszę Państwa, transport się zaczął od koła. I tak jak widzicie tutaj na załączonym obrazku, mamy tu prawdopodobnie takiego protoplastę, koło, które jest wykonane z kamienia. Najprawdopodobniej przez Inków. Wzorowali się na Słońcu, bo Słońce jest okrągłe. No i tak już się potoczyła ta nasza historia do przodu. Koło przede wszystkim spowodowało to, że ruszył transport zarówno ludzi, jak i towarów, jak i zwierząt. Mamy tutaj różne przykłady. Tu mam takie zdjęcia prehistoryczne, pokazujące węgłowy konne i prototyp roweru. Natomiast my przechodzimy do czasów bardziej wczesnych. I według pewnego artysty science fiction, który dla urozmaicenia sprzedaży słodyczy w rosyjskiej fabryce cukierku Wernigan dodawał takie kartki z wizją przyszłości, co się miało zadziać za 100 lat. Był to rok 1914, widzicie tu Państwo tam artysta z gondolą, tutaj z pasażerami, którzy pływają, tu mamy eskapadę, jakiś tramwaj pływający.
I to według naszego artysty science fiction miało się wydarzyć za lat 100. Przewidywał on już wtedy, że nastąpi ogromne natężenie ruchu drogowego, chaos, zagrożenie i dlatego jedną z propozycji takiego uniknięcia takiego zagrożenia i tych niebezpieczeństw była wizja wyprowadzenia tego transportu na poziom drugi. Widzimy tutaj taką zrobioną eskapadę. Tu mamy już współczesny ruch, widzicie Państwo, znacie to. Setki tysięcy, miliony pojazdów w tej chwili poruszają się na drogach całego świata, na wszystkich kontynentach. Dwa takie, to są skrajne takie przykłady, które widzimy, na przykład uporządkowany transport w Stanach Zjednoczonych między Stanami a Meksykiem, natomiast już na drogach Dalekiego i Bliskiego Wschodu, tam ten ruch jest naprawdę też bardzo o dużym natężeniu, natomiast panuje tam naprawdę chaos i duże niebezpieczeństwo. Podobna sytuacja dzieje się w transporcie rzecznym, morskim, który jest w tej chwili obciążony bardzo dużą ilością przewożonych towarów, mniej osób, natomiast jeżeli chodzi o transport towarowy, to jest przede wszystkim transport morski, kontenerowy, zarówno na rzekach, jak i na oceanach. Widzimy tutaj przykład wykorzystania portów, setki tysięcy kontenerów, statki do wyładunku, do załadunku, a w dalszej perspektywie czekają na załadunek i rozładunek. Także ten ruch zarówno na lądzie, jak i na morzach i oceanach odbywa się nieustannie. Czyli spotykamy dwa pierwsze problemy występujące w współczesnym świecie, więc przeciążenie transportowych i brak ich zabezpieczeń. Człowiek walczy, buduje, usprawnia ten transport zarówno lądowy, jak i morski w najróżniejszy sposób. Mamy tutaj przedstawiony transport kolejowy, transport przeprawę przez rzeki, jak również przez pustynię. Niemniej natura ma swoje prawa, walczy o to. To, co człowiek próbuje zbudować, buduje, remontuje, utrzymuje to w należytym ruchu. Natura próbuje sobie to odebrać. Mamy tutaj konflikt interesów, no bo naszym interesie jest, żeby to wszystko działało i funkcjonowało, natomiast natura walczy o swoje prawa i wtedy nieodgodne prawo. Podobna sytuacja ma się z naszym powietrzem, ponieważ żyjemy w świecie uprzemysłowionym, industrialnym, cywilizacja ma swoje prawa, ale również ma swoje koszty i przez to, że żyjemy na wysokim poziomie, czerpiemy ogromne złoża energii, wykorzystujemy złoża naturalne, płacimy też za to ogromną cenę w postaci zużywania złóż naturalnych, zanieczyszczenia środowiska. I tu mamy kolejne przykłady tego na tych zdjęciach. Czyli spotykamy kolejny problem do rozwiązania w XXI wieku, zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Spowodowane to jest to przede wszystkim tym, że my jako cywilizacja, ludzie, którzy żyją dzisiaj coraz bardziej wygodnie, dłużej, używamy bardzo dużo energii elektrycznej, cieplnej, która po prostu służy do tego, że nasze życie jest dużo, dużo prostsze i wygodniejsze. No ale drodzy moi Państwo, energia elektryczna nie bierze się z powietrza, bierze się z powietrza, bo to jest taki ślepy zaułek. Przede wszystkim otrzymujemy energię elektryczną ze złóż naturalnych, czyli ze spalania węgla, gazu, ropy naftowej. Wykorzystujemy energię jądrową, częściowo wodór i zaledwie 2-3% odnawialnych źródeł energii, tak zwanej tej energii czystej, czyli wiatrowej, ze spalania śmieci i energii słonecznej. Jest tu też taki przykład wykorzystania fajny tych samochodów, które w tej chwili mamy taką dosyć dużą perspektywę jeżdżenia samochodów, proszę Państwa, na prąd albo hybrydowych, no ale to też one są zasilane z baterii naszych wewnętrznych samochodów, ale energię czerpiemy nadal ze źródeł tych zewnętrznych, czyli to, co mówiłem wcześniej, z tej produkcji, tych wszystkich. Dzisiaj wykorzystujemy zaledwie w kilku procentach energię, mówiłem, z wiatru, z paneli słonecznej, z wody i tak dalej, ale to też, drodzy Państwo, jest w pewnym sensie pułapka, bo mamy tutaj doskonały przykład na tym zdjęciu, gdzie widzimy
fantastyczne krajobrazy, cudowne tam góry, doliny, pięknie wybudowaną drogę i usłaną całą panelami słonecznymi. I to jest taka dla mnie pułapka, która jest po prostu pułapką cywilizacyjną. Z jednej strony używamy tej energii dużej, z drugiej, z następnej strony chcemy ją poczerpać z jak najtańszych i najbardziej ekologicznych źródeł energii, ale to też jest jakiś tam koszt. Wszyscy musimy dbać o tą naszą planetę i szukać takich rozwiązań, które będą po prostu najbardziej optymalne. Czyli mamy kolejny problem, wysokie zużycie energii. Mamy różne rodzaje transportu, zarówno transport drogowy, kolejowy, morski, lotniczy, etc., jak również transport, który jest wykorzystywany w takich specyficznych miejscach jak góry, doliny, rzeki. I tu mamy doskonałe przykłady. Tutaj mamy funikar, który jest wykorzystywany w takich terenach górskich, za pomocą lin, jak również transport taki rzeczny, morski, gdzie mamy przeprawę. I to są wszystko transporty takie lokalne, które nie mają własnego źródła zasilania. Nasi koledzy z Niemiec w latach 30. ubiegłego roku postanowili wypróbować i wynieść drugi taki tramwaj na drugi poziom. Widzimy tutaj dobudowany nad rzeką w Niemczech, potężnej konstrukcji stalowej. On co prawda do dzisiaj kursuje i to bardzo dobrze świadczy o możliwościach tamtejszych inżynierów i budowniczych, którzy zrobili. Natomiast ze względu na swoją specyfikę i trudność wykonania, koszty utrzymania, nie przyjął się ten transport jako transport publiczny i nie ma zastosowania narodowego i światowego. Podobne próby stworzyli nasi chińscy partnerzy i tutaj to samo widzimy. Transport, tramwaj na górnym poziomie, też potężna konstrukcja stalowa, widzicie tu Państwo, potężne podpory. I to wszystko jest materiało i energochłonne i to po prostu też nie uzyskało światowej aprobaty. Natomiast na kolejnym zdjęciu mamy już temat pokazany w tej kolei magnetycznej, gdzie to już jest najnowsza technologia, ale zobaczcie Państwo, jakie to są potężne konstrukcje, żelbetonowe, materiałowo-chłonne. I tutaj fantastyczne zdjęcie takiego malutkiego człowieczka, który pracuje i wykonuje te swoje prace przy budowie tej kolei magnetycznej. I też w związku z tym, że to po prostu jest tak potężna konstrukcja, budowlana, technologicznie bardzo zaawansowana i bardzo droga, nie uzyskuje na dzień dzisiejszy szerokiego zastosowania. Ale my się spotkaliśmy tutaj po to, żeby na te problemy, które ja tu wcześniej Państwu wymieniłem, znaleźć rozwiązanie. I tu znalazło się czterech takich szanownych dżentelmenów, którzy swoją pracą, swoją wizją, bo są wizjonerzy, powodowali, że ich wszystkie wysiłki, które włożyli w rozwój cywilizacji XX i XXI wieku, doprowadziły nas do dnia dzisiejszego i do stworzenia technologii, o której będziemy za chwilę mówić. Pierwszym z tych panów jest Alexander Ford, jest amerykański przemysłowy inżynier, założyciel Ford Motor Company i twórca, który wymyślił pierwszą taką taśmę produkcyjną, taką na hali montażowni, że te samochody stały się bardziej dostępne i tańsze w używaniu. Następnym jest Konstantyn Ciołkowski i wróć pan Gustav Eiffel, jest to francuski przemysłowiec, twórca mostów żelaznych i konstrukcji żeliwnych. Następną osobą jest pan Aleksander Ciołkowski, to jest rosyjski uczony polskiego pochodzenia. On jest twórcą kosmonautyki i rosyjskiego kosmizmu. I nasz pan Aleksander Junicki, twórca technologii strunowej. Drodzy Państwo, tak jak mówiłem wcześniej, pan Ford, twórca, widzicie tutaj taśmy, to najlepszy samochód to był oczywiście Ford i w kolorze czarnym, jeżeli są takie osoby, które pamiętają, to była reklama pana Forda. Pan Ciołkowski, twórca rakiet i pan Gustav Eiffel, najsłynniejszy Europejczyk, najbardziej znany. Dzięki niemu mamy wybudowaną wieżę Eiffel, która jest w zasadzie symbolem Paryża, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy. Była wybudowana w roku 1900 na ówczesne Expo. Ja byłem w roku 2006 w Paryżu
Miałem okazję być na tej wieży na dwóch czy trzech tych etażach, bo to się tak nazywają piętra. I łącznie nawet się pochwalę Państwu, że miałem okazję być w restauracji, na którą trzeba tam mieć zamówienia na kilka tygodni do przodu i spożywać sobie tam lunch wieczorem. Także było naprawdę bardzo fajnie. Jest to ogromna konstrukcja. Pamiętam, powiem Państwu taką anegdotę, że jakbyście dzisiaj więcej czasu zajmują wszystkie pozwolenia na budowę, jak powstała wieża Eiffla w ciągu całego swojego okresu na budowę. W ciągu 18 miesięcy zaledwie przy ówczesnej technice została ta wieża postawiona. Więc wyobraźcie sobie Państwo, że dzisiaj 2 lata trwają wszystkie pozwolenia na budowę, oni w 18 miesięcy za pomocą takich piecyków i limitów postawili tego gromadzenia. Chwała i szacunek Panie. No i nasz szef naszej firmy, pan Aleksander Junicki, właściciel, twórca Junicki Strajcie Company, twórca transportu strunowego i technologii strunowej, który dzięki tym panom, którzy widzieli się tutaj wcześniej, korzystał z ogromnej wiedzy i sam stworzył przez to najnowszą technologię, którą próbujemy wdrożyć razem z gminą. Dzięki tym panom mamy, drodzy Państwo, to, że spotkaliśmy się tu dzisiaj na naszym webinarze i za chwilę będziemy rozmawiać o transporcie strunowym. Generalny konstruktor naszej firmy, pan Antoni Junicki, wypowiedział taką maksymę, że tworzymy branżę transportu i infrastruktury, która nie jest gorsza od takich branż jak lotnictwo, kolej i przemysł samochodowy. Pan Junicki powtarzał wielokrotnie, ja te słowa słyszałem osobiście na ekofestiwalach, które byłem na konferencji, że działamy na najbardziej skorumpowanym rynku na świecie, bo to jest rynek paliw, rynek samochodowy. I drodzy Państwo, wszyscy ci nasi hejterzy, przeciwnicy i ci, którzy nam robią pod górkę, to jest po prostu praca i przede wszystkim dlatego, że my jesteśmy dla nich ogromnym zagrożeniem. To nasz transport jest innowacyjny, tani, ekologiczny. I twierdzę, że najlepszy nasz. Pan Junicki jest twórcą wielu prac naukowych, patentów, ma ich blisko 80, robił również takie prace na granty dla ONZ-u, także on tą technologią strunową, którą zajmujemy się na dzień dzisiejszy, zajmuje się od 78 roku, czyli już ponad 40 lat. A to jest dzień dzisiejszy, to co ten wizjoner, ten artysta widział za, proszę Państwa, to co 200 lat, my mamy to już na dzień dzisiejszy. To są zdjęcia z realu, z naszego poligonu, z Marina Horki. To jest miejscowość 70 km na południowy wschód od Mińska. I tam znajduje się miejsce, w którym testujemy i certyfikujemy naszą technologię, jak również pokazujemy ją inwestorom i partnerom z tego świata. Nasza technologia oparta jest na technologii strun. Widzicie Państwo tutaj przekrój tej naszej struny. On w zależności od tego, czy jest wykorzystywany jako konstrukcja sztywna, półsztywna, czy zmieniająca się, jego budowa jest podobna, tylko ma różne układy i te proporcje w zależności od zastosowania. Czyli przede wszystkim składa się z nasady szyny stalowej. Wewnątrz są struny stalowe naciągnięte pod i zespawane pod energią elektryczną. Tutaj nie ma czegoś takiego, że występuje delatacja, to wszystko jest jednolita konstrukcja. Korpus szyny, który jest to wszystko zamknięte. Specjalny beton, który jest oczywiście opatentowany, którego zadaniem jest przede wszystkim wzmocnienie tych ścian, konserwacja i pochłanianie chłasu. Wykorzystujemy tutaj w naszej technologii konstrukcję strun, bo widzimy tutaj kilka budowli, dzięki którym możemy tę naszą technologię wykorzystać. Mamy na pierwszym planie mamy tutaj wieżę w Dubaju. Tu widzicie Państwo następną wieżę, która jest taką wieżą telekomunikacyjną w Kanadzie, wieżę Eiffla, no i jakaś też wieża telekomunikacyjna. Dzięki tej naszej konstrukcji, że my mamy konstrukcję zarówno szkieletową,
jaki konstrukcje, jak w przypadku wieży Eiffla, jaki konstrukcje tutaj betonowo-strunowe. Te konstrukcje są giętkie, ale bardzo wytrzymałe i odporne na wszelkie warunki atmosferyczne i podobne rzeczy. No. Przepraszam, mocniej. Tutaj mamy przykład wykorzystania struny w budownictwie. To są tak zwane strunobetony. Ja miałem okazję się z nimi spotkać kilkadziesiąt razy, bo wcześniej prowadziłem firmę budowlaną, wykorzystywałem to w konstrukcji budowy zarówno obiektów przemysłowych, jak i domów prywatnych. Czyli podobne wykorzystanie. Naciągnięty drut stalowy, naprężony, zalany betonem. Dzięki temu on uzyskuje takie właściwości, że na bardzo dużych rozprężnościach może być bez podpory, to są lekkie, wytrzymałe i sprężyste i odporne na uginanie strop. Mamy przykład wykorzystania na następnym zdjęciu, drodzy Państwo, po naszej konstrukcji i przykład konstrukcji mostu. Widzimy tutaj potężną konstrukcję z wykorzystaniem setek tysięcy ton stali, betonu, asfaltu i naszą konstrukcję, która jest w tym wypadku zbudowana na podporach, w tym systemie uginającym się, po którym w tej chwili porusza się nasz Unibus U4210. My w przypadku wybudowania całej infrastruktury mamy przepustowość nawet do 50 tysięcy pasażerów na godzinę i w zależności od zastosowanej technologii i rodzaju naszej konstrukcji możemy również wykorzystać ten transport zarówno podwieszany, jak i nawieszany. Macie Państwo tutaj przykład wykorzystania naszej konstrukcji stalowej, czyli przede wszystkim podpory, naciągnięta struna. My mamy możliwość budowania tych naszych dróg niezależnie od topografii terenu, czyli czy jest tam woda, bagno, pagórki, górki, to nie ma dla nas najmniejszego znaczenia, ponieważ my mamy transport nas wyniesiony na drugi poziom od 5 do 150 metrów nad ziemię, nawet z możliwością uginania się do 20%. Piękny przykład wykorzystania transportu strunowego widzicie Państwo na tym przykładzie. Mamy tutaj zarówno pojazd szybkościowy, który może jechać z prędkością 500 km na godzinę. To jest przyszłość, na którą pracują nasi inżynierowie. Pojazdy już mamy zrobione. W tej chwili dostaliśmy kolejną działkę do Białorusi i będziemy testować naszą technologię już w przyszłym roku, w roku 2021-2022 będziemy osiągać coraz większe prędkości i przekazywać Państwu te dobre informacje. A tutaj jest przykład wykorzystania naszego transportu w dzisiejszym zakorkowanym świecie. Widzieliśmy wszędzie ten chaos, te korki, te natężenie ruchu i proszę zobaczyć. Na dole samochody, ludzie, a my sobie na drugim poziomie bezpiecznie, bez żadnych zagrożeń potrafimy przemieszczać zarówno osoby prywatne, jak i transport towarowy. Konstrukcja struny, widzicie tutaj Państwo przekrój w realu. Ona była wystawiona, to jest zdjęcie z realu, na naszych targach Inotrans w Berlinie w roku 2018. To są takie targi branżowe, w którym przedstawione są właśnie producenci maszyn budowlanych, kolei, samochodów, wszystko związane z transportem. Trzy rodzaje transportu, on jest kompatybilny ze sobą. Konstrukcja sztywna, proszę Państwa, półsztywna, przepraszam, konstrukcja na kratownicy i uginająca się. One są ze sobą kompatybilne, ale widzimy tutaj przekrój struny i wszystkie, niezależnie od tego, w jakim systemie są wykorzystywane, mają podobną konstrukcję i budowę. Zdjęcia z realu. Widzimy tutaj dwa rodzaje transportu, Unibus U4210 i Unibike U4621. Ja celowo zrobiłem te opisy, żebyście się Państwo zapoznawali z nimi, żeby one Wam się utrwalały. Ja w roku 2018 i w roku 2019 jechałem Unibusem U4210, ale na tej konstrukcji. Muszę Państwu powiedzieć, przeżycie niesamowite. Byłem jedną z niewielu osób w Polsce, która miała okazję się przejechać tym transportem i jedną z niewielu w świecie, chociaż jest nas już w transporcie naszym strunowym, o naszej technologii wie już miliony osób, to możliwość jazdy tymi pojazdami miało zaledwie kilka tysięcy osób.
Zapraszam wszystkim serdecznie do Ekotechnoparku w Marinachorce, żebyście zobaczyli, sprawdzili, powąchali do tuneli. To jest przeżycie niesamowite. Każdy, kto się przejedzie takim transportem, to później no nie ma po prostu możliwości, żeby ktoś tam przekonał i zatrzymał, że to jest nierealne, że to są jakieś tam bajki. Nie ma takiej możliwości. Kolejny przykład wykorzystania tej naszej struny, widzimy tutaj w konstrukcji mostowej, że ona poprzez swoją konstrukcję tego naprężenia przynosi bardzo duże obciążenie. Nasz transport, pomimo to, że jest wyniesiony na drugi poziom, ma jeszcze dodatkową cechę, a mianowicie taką, że on jest kompatybilny, mimo możemy przechodzić przez budynki, nie naruszając konstrukcji. Macie tutaj doskonały przykład wykorzystania tego. Mamy tutaj na słup jakiś budynek, przykładowo jakiś dworzec czy centrum handlowe. My możemy się tu szybko dostosować i taki transport poprowadzić. Zmiany wtedy kompatybilny z innymi transportami. Czyli cztery problemy, które rozwiązuje nasz transport, czyli przeciążenie transportowe, brak zabezpieczeń, zanieczyszczenie środowiska i wysokie zużycie energii elektrycznej. Drodzy Państwo, przykład wykorzystania transportu strunowego i przykład kosztów jest pokazany na tych trzech tutaj zdjęciach. Pierwszą mamy konstrukcję samochodu, gdzie jeszcze konstruktorzy na początku budowy tych maszyn, samochodów nie myśleli o tym, że jest coś takiego jak opór powietrza, zużycie paliwa, bo to były początki. Natomiast my żyjemy w świecie, w którym szybkość, taniość i ekonomiczność to są główne cechy, ale oczywiście i bezpieczeństwo. I tutaj mamy przykład pokazania, jak samochód, który jedzie po drodze takiej utwardzonej, w momencie zwiększania swojej prędkości zwiększa się jego opór, a przez to zwiększa się jego zużycie paliwa. Przykład pierwszy, to są samochody, które używamy na dzień dzisiejszy. Ich zadaniem jest przewożenie pasażerów, poznawanie świata przez nas, prowadzenie biznesu i tak dalej. Natomiast w przykładzie samochodu tutaj z bolidu formuły pierwszej zadanie jest zupełnie inne. Bo tutaj opór powietrza ma przede wszystkim być do tego przeznaczony, że on ma dociskać ten samochód do powierzchni, bo gdyby nie było tych tutaj specjalnych jakichś tam owiewek i tej konstrukcji, to ten samochód sztukę poszedł nam najnormalniej. Proszę Państwa, dzisiejsi konstruktorzy aut mogą uzyskać współczynnik oporu na poziomie 0,4. Jest to związane no, z tym, że po prostu jak zwiększamy prędkość, zwiększa się jego opór i przez to zużycie paliwa. Natomiast nasi konstruktorzy, którzy wyprowadzili transport na drugi poziom, uzyskują współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,065. Jest to po prostu awykonalne dla transportu takiego tradycyjnego, naziemnego. Z tego względu, że my mamy uniknięty tutaj problem przyziemia. U nas nie ma tego problemu i ten opór powietrza, który jest w stosunku do naszych pojazdów, po prostu on jest opływowy pod spodem. My możemy uzyskać takie niesamowite tutaj współczynniki. A wiąże to się również z tym, że mamy przez to niskie zużycie paliwa. Zobaczcie Państwo, że Unibus U4210 przy 14 pasażerach i z prędkości 100 km na godzinę zużywa zaledwie 3 litry paliwa. To jest naprawdę koszt niewielki. W przeliczeniu na osobę to jest praktycznie szklanka. Natomiast nasz Unibus U4365, nasz cudo techniczne, proszę Państwa, na Unilo. Ja miałem okazję w nim siedzieć, ja w tym byłem w środku. Przy prędkości 500 km na godzinę zużywa zaledwie 0,93 kg, czyli to na 100 km. Takie ilości, które dzisiejszy transport nie jest w stanie nam zapewnić. A my porównujemy High Speed Unibus U4365 z transportem powietrznym, czyli samolotowym. Dzisiejsze zdjęcie z realu Unibajdu 4621. Zobaczcie Państwo na takiej leciutkiej konstrukcji. Pojazd, który waży około 700-800 kg, przewozi do 6 do 14 osób
proszę Państwa, z prędkością do 150 km na godzinę. Gdzie można uzyskać takie parametry przy dzisiejszym transporcie oferowanym na dzień dzisiejszy? Wiele osób może sobie zadawać pytanie, jak to jest napędzane, jakie tam są systemy zabezpieczeń. Otóż, drodzy Państwo, nasze pojazdy poruszają się po stalowych kołach, na stalowej konstrukcji. Koła te zarówno są elementem napędzającym, jak i hamującym. Do tego mamy opatentowany system przeciwwykolejeniowy. Wszystko jest certyfikowane, więc jeżeli chodzi o te rzeczy, mamy najwyższe standardy na świecie. Dzisiejsza budowa dróg to przede wszystkim ogromny nakład pracy, kosztów, zarówno pracy ludzkiej, jak i materiałowej. Mamy tutaj dwa takie skrajne przykłady, gdzie widzimy budowaną drogę asfaltową i drogę kolejową. W jednym przypadku ogromne nakłady ziemne, wycinka lasów, materiałowe. W drugiej często trzeba doprowadzić do tego, co robi jakieś wydłużenia. To wszystko powoduje, że ten transport, który jest na dzień dzisiejszy oferowany, on jest bardzo energo i pracą i finansowo chłonny. Mamy tutaj taką tabelę przykładów wykorzystywania naszego kapitału, kosztów związanych z budową naszego transportu strunowego, jak również naszej konkurencji. Dwa, trzy przykłady króciutkie, Skyway w tej zielonej odsłonie, ekologicznej, taniej, przyjaznej środowiska, bo my jesteśmy przede wszystkim eko. Ja zawsze podaję ten przykład tutaj kosztów kapitału, bo on dla inwestorów jest najbardziej istotny, ponieważ budowa kilometra naszych dróg, naszego transportu jest w tej chwili waha się na poziomie od 3 do 8 milionów dolarów, w zależności od wykorzystywanej konstrukcji. Natomiast weźmy sobie przykład tutaj już skrajny, bo tu mamy metro. Koszt kilometra nawet od 100 do 150 milionów dolarów za kilometr bieżący. I to, co bardzo interesuje naszych inwestorów, więc stopa zwrotu. Nasz transport zwraca się na poziomie 7 lat, a transport typu metro może nawet wracać się przez okres 40 lat. Widzicie Państwo, że jesteśmy w zasadzie tutaj bezkonkurencyjni. Drugi przykład, wykonanie, zanieczyszczenie środowiska. Weźmy sobie kolejny przykład. Nasz transport jest poruszany za pomocą energii, przede wszystkim do odzyskiwanych źródeł energii, czyli słońca, wiatru, spalania śmieci. Nad tym pracują też nasi inżynierowie, bo to jest jeden z naszych działów. I przede wszystkim ekologiczny, czyli my mamy drugi poziom, gdzie nie potrzebujemy jakichś tam nasypów ziemnych, jakichś tam dróg asfaltowych do tego wszystkiego. Dołem ma rosnąć trawa, zboża, ma być zielono, przyjemnie. Ma być świeże powietrze, a my na drugim poziomie podróżujemy i przenosimy ludzi i towary. 7 rodzajów transportu osobowego. Widzimy tutaj kilka przykładów. Jeden, powiem Państwu, ten jest bardzo fajnym przykładem. Ten Unibus 4651 to jest taka w przyszłości prywatna taksówka. Ja miałem okazję go widzieć w Marineforce. Porusza się na takiej linie, tej strunie tam grubości dobrego takiego palca, takiego wskazującego. No ja nie wiem, czy tam przekręt był 2 cm. Widziałem to dosłownie kilku metrów. Śmigało to sobie pięknie po ekoteknoparku. W przyszłości takie pojazdy, jak będzie wybudowana cała infrastruktura, będą naszymi takimi pojazdami prywatnymi. One też mają służyć w takich parkach rozrywki, jak i tak zoo. To jest przeznaczenie takie na tą chwilę, o której mamy wiedzę na to. Natomiast chciałbym się tu też skupić na jednym pojeździe. Widzicie tu Państwo Unicara U4-430T3. To jest taki pojazd hybrydowy. Widzę w tej chwili w Marineforce też przeszedł wszystkie testy i certyfikaty. Jest to pojazd, który będzie wykorzystywany w transporcie, a nawet i międzynarodowym. No i kolejny nasz przykład wykorzystania naszego transportu, czyli transport towarowy, proszę Państwa, widzimy tutaj transport Unikonta, to było zrobione pod zamówienie naszych arabskich przedstawicieli, tutaj naszych kontrahentów, bo tam mamy najwyższe w tej chwili skupienie na rynku.
no i transporty do przewozu materiałów sypkich i paczki. To wszystko można zobaczyć, te dwa rodzaje. Tutaj możemy i ten zobaczyć w Marineforce. Ten jest w opracowaniu, będzie testowany w Centrum Innowacyjnym w Szarni. Kolejny przykład, mamy zdjęcie tutaj takie fotomontażowe, widzimy wykorzystanie transportu strunowego i transportu morskiego. Widzieli się to Państwo na jednym z filmów. Ja jestem tym transportem zachwycony. Zawsze, kiedy mam spotkania indywidualne, to się rozwodzę dosyć długo na ten temat. Nasze certyfikaty, mamy certyfikat ISO 9000-2015. Otrzymaliśmy go w lutym 2018 roku. Jest to dokument stwierdzający, że pracujemy na najwyższych standardach. Wiem, o czym mówię, sam taki certyfikat w latach 2000-2011 miałem w swojej firmie, więc wiem, ile to wysiłku, żeby taki dokument otrzymać. Przeszło 80 patentów od Stanów Zjednoczonych do Chiny. Jesteśmy zabezpieczeni. Tutaj już Pani Unicki i cały zespół naszych inżynierów pracuje nad tym, aby nasza technologia nie była, jak to mówią, hakowana i żeby nasze interesy były zabezpieczone. Proszę Państwa, troszeczkę się pochwalimy, trochę przyspieszę. Budynek Essau Plaza, widzicie tutaj Państwo, to jest nowy budynek z centrum Mińska. Tam się mieści większość naszych biur projektowych. Powód jest następujący, przede wszystkim ochrona naszej technologii, zintegrowanie tych wszystkich biur, bo wiadomo, jak jest w jednym miejscu, to ta płynność tych informacji idzie inna. Przede wszystkim oszczędność, bo na wynajmie się płaci, a to jest nasze chronione, wszystkie są nasze tajemnice, więc jesteśmy naprawdę dużymi z tego. To jest obiekt, który wynajmujemy, ileś tam pięter, proszę Państwa, a tutaj zajmuje się cały ten dział marketingu. To jest nasz budynek pierwszy macierzysty, jeszcze do 2019 roku w połowie był nasz, później te dwa piętra wynajmowaliśmy, natomiast dokupione ze względów ekonomicznych i to, co wspomniałem wcześniej, ochrona danych naszych technologii. Nasze zakłady produkcyjne, w tej chwili mamy trzy, produkujemy w nich wszystkie nasze pojazdy. Pracują tutaj naprawdę fachowcy z najwyższej, jak to mówią, lotów i nasz park maszynowy jest jednym z najlepszych naszych. Przez to, że ta współpraca i przewidywalność pana Junickiego i zespołu inżynierów była taka dosyć mocno zintegrowana, ten COVID i ten cały lockdown, który w tej chwili jest na świecie, nie spowodował jakichś większych zakłóceń, bo my mieliśmy te nasze maszyny zamówione z odpowiednim wyprzedzeniem i nasze prace w naszych zakładach produkcyjnych idą pełną parą. Marina Chorka, miejsce naszego poligonu, naszego eko-festiwalu, w którym się odbywa i miejsce testowania naszej technologii. Tak wyglądał w roku 2015. Dostaliśmy to po byłym poligonie od pana prezydenta Łukaszenki, prezydenta Białorusi. To jest makieta komputerowa, powiem Państwu, byłem tam 3 razy, niewiele ona odbiega od tego, co jest w realu. To jest zdjęcie z realu 2019 rok. Ze względu na tą pandemię, która występuje w tej chwili na świecie i te ograniczenia, ekofestiwal się nie odbył w tym roku w okresie letnim. Wiadomo, że zdjęcia z realu, czyli widzicie Państwo ten Uniwid, bardzo tutaj ta cieniutka talina, mówiłem, po której jeździ, wykorzystanie naszego transportu towarowego. No i tutaj dwa zdania. Tu mamy kratownicę, po której tutaj jeździ ten nasz Kunilot i ten transport Unibusa 210. Natomiast proszę Państwa, to jest miejsce dokowania, ale jednocześnie przystanek i miejsce, w którym znajduje się na dolnym poziomie Muzeum Techniki Skyway, o której powiem dalej. Przyszłość, Centrum Innowacyjne w Szardży. To jest miejsce, w którym powstaje w tej chwili już budowa czwarta naszej linii. Tutaj za niebawem ruszą pierwsze projekty, które będą współistniejące z projektami celowymi. Zdjęcie z 2019 roku, pod koniec roku, widzicie już tutaj wykonaną konstrukcję. Nasz unikat Tropical U465 to jest specjalny pojazd, który jest tam testowany i będzie wykorzystywany w tamtych strefach klimatycznych. Miałem okazję być w roku 2019 w maju w miejscu budowy tego. Były wtedy tylko postawione dwie takie podpory, natomiast w tej chwili jest to dosyć mocno zaangażowane. Odwiedził również to miejsce
jego wysokość Emir Szardży. Jest to nagrane na filmikach, możecie sobie to Państwo zobaczyć. Nasz projekt to nie tylko transport, ale też miasta linearne. Widzimy tu sposób wykorzystania takiego eco-house'u, domu, który jest również wybudowany w centrum innowacyjnym w Szardży. Jest to projekt wybudowany z drewna na przykład, i powiem Państwu taką ciekawostkę, że w Zjednoczonych Emiratach budynek drewniany jest wybudowany od kilkudziesięciu lat po raz pierwszy, bo tam buduje się w technologii betonowej aluminium szkło. A to jest jeden z grantów, które robił Pan Unicki, przedstawiający eko miasta linearne. Również to było we wrześniu takie spotkanie online. Prawie 5 tysięcy osób w nich uczestniczyło. I drodzy Państwo, było tam pokazane, jak można w takim mieście linearnym wykorzystać naszą technologię. No chodzi tu w skrócie o to, że będzie tam bardzo ograniczony ruch samochodowy, żeby dojście do tego transportu było na zasadzie tam powiedzmy 5 do góra 10 minut. Widzimy tutaj na przykład taki transport wewnętrzny, gdzie się będziemy poruszali w jakichś tam centrum miast. Natomiast górą już możemy mieć do budynków mieszkalnych administracyjnie, jak również transport między miastami. Czyli reasumując, co nam daje ten transport? Innowacyjny, bo jedyny taki na świecie. Nadziemny od 5 do 150 metrów. Z wysoką prędkością 100-120 km pojazdy towarowe, do 500 km na godzinę to pojazdy osobowe. Bezpieczny, bo na drugim poziomie, ekonomiczny, łatwo integralny, bo możemy się integrować ze wszystkimi transportami, które są w tej chwili i przyjazny środowisku. Dwa słowa, króciutko. Projekt powstał w 1978 roku. W tej formie, w której my jesteśmy, jest od roku 2014. My jesteśmy w roku 2020, w 14 etapie, etapów jest 15, etap 15 to jest końcowy etap, w którym już mamy pełną certyfikację, jest wykonane projekty celowe, proszę Państwa, i zakończymy to wejściem naszym na rynek zewnętrzny. Tyle w skrócie o naszej technologii, teraz chwila przerwy. Zobaczymy sobie film, który ma jedną z największych ocen w tej chwili, drodzy Państwo, na świecie, pokazujący nasz dorobek.
I przechodzimy, proszę Państwa, do wiadomości. Zwycięzcy i zdobywcy nagrody Level Up. Mamy podsumowanie października. Ja króciutko, tylko w trzech zdaniach o tym. Niezmiennie na pierwszym miejscu, proszę Państwa, od 6 miesięcy znajduje się Nigeria i Wietnam. Jeżeli chodzi o osoby indywidualne, bo to jest ranking, w którym bierze udział blisko 400 osób, proszę Państwa, pula nagród to 10 tysięcy, ostatnio zostało jeszcze o 3 tysiące dolarów. Widzimy tutaj na prawie 8 miejscach naszych partnerów z Wietnamu. Natomiast pozostali to dwóch z Austrii i jeden z Nigerii, który przeskoczył z 9 miejsca na 5. Jeżeli chodzi o ranking państw, to jak mówiłem na początku, niezmiennie od 6 miesięcy Wietnam i Nigeria. Proszę Państwa, mi przykro to powiedzieć, wylecieliśmy z tej pierwszej dziesiątki znowu w miesiącu sierpniu i jest to później spowodowane pewnym tymi konsekwencjami, które się wiążą między innymi z tym, że nie ma tłumaczenia materiałów na język polski. Także, drodzy Państwo, wszystko w Waszych rękach. Jeżeli wrócimy do naszej pierwszej dziesiątki, utrzymamy ją tam powiedzmy przez kwartał, będziemy mogli znowu oponować i prosić do dyrekcji, aby wszelkie materiały instruktażowe, które są w tej chwili na bieżąco, były również tłumaczone na język. Podsumowanie Ekofestu, też tylko tak, proszę Państwa, symbolicznie, więc drodzy Państwo, odbył się 23 października, brało w nim udział online blisko, już go obejrzało 30 tysięcy osób, ja byłem osobą, która uczestniczyła, proszę Państwa, na żywo w tym przedsięwzięciu, wtedy było nas blisko tam 2 czy 3 tysiące osób. Natomiast najważniejsze rzeczy, które chciałbym tutaj Państwu przekazać, to jest spotkanie z panem Junickim, które się odbyło na terenie Ekotechnoparku i później taki wywiad w tym naszym domku, w tym Ekohausie w Marina Horce. Wszystko do zobaczenia w naszym biurze tym biznesowym, w zakładce wiadomości. Gorąco polecam, bo uzyskacie tam wszelkie informacje. Nie musimy tutaj, jak to mówią, tworzyć szkoła, bo mamy wszystko z pierwszego źródła i od najważniejszej osoby. Mieliśmy też okazję jako partnerzy wypowiedzieć się na temat tego, jakbyśmy my wykorzystali nasz transport strunowy w naszym mieście, w naszym kraju. Widzimy tutaj kilka takich screenów zrobionych przeze mnie. Mamy tutaj naszego szefa, pana Eugenia Kudraszowa, który się wypowiadał na temat transportu w Rosji. Tu mamy tego naszego ambasadora Christiana van der Weyera z Belgii, naszych kolegów z Wietnamu, z Czech. To są osoby, które poznaliśmy na naszych wspólnych szkoleniach czy dekoltykach. Liderzy z Nigerii i mamy tutaj też również wypowiedź moją, Janusz Tomczak i Mariusz Buczmański. Akurat nie miałem z nim wcześniej kontaktu, ale wypowiedź nasza dotyczyła miasta naszego Konina, więc naprawdę fantastycznie, bo nie uzgadniając nic ze sobą wcześniej, żeśmy się po prostu tutaj bardzo fajnie wygrali. Następny temat, który jest od kilku tygodni, drodzy Państwo, takim naszą bolączką i prośbą, to jest wydarzenie takie tragiczne, które miało miejsce w Wietnamie 28 października. Uderzył tam tajfun Molave, zginęło kilkadziesiąt osób, kilkadziesiąt zostało zaginiętych. Prośba dyrekcji do wszystkich uczestników, do wszystkich partnerów Skyward Community o wsparcie finansowe. Te pieniądze, które uzbieramy na koniec miesiąca, będą później przekazane łącznie z liderami dla osób najbardziej potrzebujących. Ja taką pomoc skromną zrobiłem ze swojej strony. Mam nadzieję, że jeszcze tam w ciągu do końca miesiąca się tam dołożę do tego projektu, bo no nasi partnerzy w tej chwili z Wietnamu to jest grupa, która w tej chwili najprężniej działa na całym świecie. Drodzy Państwo, 11 listopada
Był webinarium pana Suchodojewa. Pan Suchodojew to jest jeden z członków zarządu, oczywiście jeden z wielkich liderów naszego projektu. I on między innymi te swoje webinarium, które robi w języku oryginalnym. Ja wczoraj rozmawiałem z panią Natalią Fujtek, naszą dyrektor regionalną. Ona oglądała najnowszy jego webinar. Ja go postaram się państwu tam zreferować w następnym spotkaniu. Mówiła, że miał fantastyczne wystąpienie, natomiast ja przekażę to, co tam uzyskałem, kilka takich informacji, tylko tak telegraficznie z dnia 11 listopada i to są wszystko materiały, które są przetłumaczone, które możecie sobie państwo dotrzeć do nich, to w naszych biurach tych wewnętrznych, bo jak żeśmy uzgodnili wcześniej z naszą dyrektorą regionalną, będziemy przekazywać tylko informacje, które są firmowane i przekazywane przez naszą firmę. Natomiast osoby, które chcą sobie zobaczyć taki webinar w języku oryginalnym, czyli rosyjskim albo angielskim, mają taką możliwość, to proszę bardzo. My stwierdziliśmy, że ponieważ mamy tutaj ograniczenia w tych dwóch językach, będziemy korzystać z materiałów oficjalnych i materiały, które są w tej chwili do tworzenia poprzez translator, będą tylko do naszej informacji, bo nie chcemy robić przekłamań. Dwa, trzy zdania na temat tego wystąpienia pana Suchodojewa, bo to dosyć istotna sprawa. Wiecie państwo, że mamy taką zmianę rebrandingu. Mieliśmy to w naszej firmie macierzystej Skyway w grudniu 2020 roku. Od stycznia nazywamy się Skyward Community. Natomiast jest wprowadzony również rebranding w firmie macierzystej pana Ińskiego. Ja wam o tym mówiłem w miesiącu wrześniu, pokazywałem takie U. I w tej chwili nazywa się to Unicki Stryj Technologicz. W ramach rebrandingu spółki macierzystej, który został wykonany tak, aby nie było powiązania tylko z projektem Skyway. Unicki Stryj Technologicz. W języku rosyjskim to jest ZAO, słynny jest technologii. I w skrócie się to nazywać będzie UST. Nie wiem, nie słyszałem od pana Suchodojewa, czy to będzie UST, czy UST. Za chwileczkę się dowiem. Pan Unicki powiedział również, że w swoim sprawozdaniu, że trasa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest gotowa do przyjęcia władcy Szardy, który chce przetestować transport strunowy. Pomimo kwarantanny prace budowlane trwają i mają na celu przetestowanie, certyfikację transportu i zainicjowanie projektów celowych. Ja mówiłem wam dwa tygodnie temu, że jeden z naszych projektów, który robimy w Szardzie, będzie również włączony do projektu celowego. Dwa tygodnie temu w domu tym naszym Eco House, który mamy na terenie Centrum Innowacyjnego, gościliśmy delegację przedstawicieli rządu Szardy. Wyżsi urzędnicy z Ministerstwa Planowania Miejskiego i Administracji Dróg wyrazili duże zainteresowanie linią Skyway Szardy. Szczególnie prosili o przyspieszenie budowy czwartej linii, która pokaże ruch kontenerów i transportu towarowego, ponieważ rząd Szardy jest najbardziej zainteresowany właśnie taką linią. Chodzi o tą linię naszą kontenerową. I nastąpiło takie też pytanie u pana Suchodojewa na tym jego wystąpieniu, które interesuje przede wszystkim naszych inwestorów, które brzmiało w ten sposób. Kilkukrotnie zapowiadano odkup udziałów pod koniec roku tego. Kiedy to nastąpi? Otóż taka jest odpowiedź. Odkup zależy od zysku firmy. Skyway nie jest piramidą, w której pieniądze są wypłacane kosztem nowych inwestorów. Spółka macierzysta nie dokona odkupu, jeśli nie ma na to wolnych środków. Widać, w jakich trudnych warunkach się firma rozwija, pomimo braku zysku. Więc proszę państwa, jak wyrobimy zysk, to firma będzie wtedy odkupować, będziemy wtedy mieć takie możliwości. Następne pytanie dotyczyło również tokenów i na razie te prace też są nieudzielane informacje, dlatego że na tym czekamy na odpowiedź z UST, czyli Unity Space Technologii. Prace trwają. I to jest tyle pokrótce z test Suchodojewa. Ja takie najważniejsze rzeczy tam wyłapałem. Jeżeli chcecie sobie
ładnie i dogłębnie sprawdzić, zapraszam do biur zewnętrznych. Następna sprawa. Drodzy Państwo, mamy nową sprawę, nową rzecz, nowe takie materiały, takie reklamowe w naszych biurach osobistych. Jest to materiały wykonane przez naszą firmę. Mamy zarówno długopisy, kalendarze na rok 2021. To są takie zestawy noworoczne. Widzicie tutaj Państwo, one są w cenie 35 i 30 dolarów. Można je zakupić w ramach prezentu albo dla partnerów, którzy w tej chwili zajmują się działalnością taką marketingową i propagandową. Bo jak my idziemy do jakichś naszych potencjalnych partnerów, drodzy Państwo, wyjmujemy kalendarz, torbę, wiecie, długopis, ten pin, który mamy tutaj w klapie, to zawsze wyglądamy profesjonalnie i to zupełnie inaczej o nas świadczy. Firma bardzo zachęca nas do zakupu tego, bo poprzez takie materiały również przyczyniamy się do reklamy firmy. I kolejna sprawa, drodzy Państwo. Zapisz się na kartach historii. W Ekotechnoparku jest kilka miejsc, w których nasi partnerzy zapisali się poprzez inwestowanie i swoją działalność. Między innymi w parku tych uprzywilejowanych osób, tak? W sadach i, proszę Państwa, na przystani. Proszę sobie zobaczyć, tak pokrótce, ta aleja zasłużonych. Tu inwestycja jest. Inwestorzy, którzy wydali ponad milion dolarów, mają swoje takie miejsce, takie alei zasłużonych, jest tam kilka osób. Między innymi pan Aleksander Juniński z swoją żoną, pan Aleksander Lebiediew, ja te osoby widziałem. To są posągi wykonane z brązu w skali 1 do 1 z prywatnych środków pana Junińskiego. To jest podzięce za wdzięczność, jaką on ma dla tych ludzi, którzy zainwestowali takie pieniądze w jego dokumentach. Natomiast do 16 kwietnia 2017 roku, oj, tu mi dzisiaj ktoś przeskakuje. No, widzicie Państwo. No, do 16 kwietnia 2017 roku wszyscy inwestorzy, którzy zainwestowali od 1000 dolarów wzwyż, mają na pamiątkę swoje imię i nazwisko na takim suficie wykonanym w Muzeum Skyway'a. To jest tam na tym miejscu, gdzie jest ten przystanek, miejsce dokujące. Jest to tak zrobione jak taka konstelacja gwiazd. Ja miałem okazję zobaczyć to w roku 2018, bo w 2017 była to główna atrakcja jako festiwalu, ale ja ze względu na tą kolejkę, która tam była, to tam nawet nie chodziłem. Natomiast osoby, które zainwestowały od 5000 dolarów, miały możliwość otrzymania swojego drzewa takiego owocowego. Tam są zbudowane sady z inwestorami. I moja partnerka, która w tej chwili w tym czasie zainwestowała, pani Wioleta Borowska, była ze mną w roku 2018 w Ekotechnoparku na festiwalu i odnalazła tam swoje drzewo. Ona w tej chwili mieszka w Wielkiej Brytanii. I bardzo się cieszę, że mam takiego inwestora, który ma również takie miejsce tam, w Ekotechnoparku. Ale ty również się możesz zapisać na stronach i na kartach historii transportu cunowego poprzez stworzenie swojego hologramu. Mamy taką możliwość, jest ona jeszcze zaledwie kilka dni. Zaraz powiem o szczegółach. Drodzy Państwo, mamy możliwość na zainwestowania i zrobienie tego hologramu na kilka typów pojazdów. Ja tu pokażę Państwu film króciutki na ten temat, żebyście zobaczyli, o co to chodzi. Chcecie stać częścią przyszłości? Częścią historii Skyway. Innowacyjny ekologiczny transport. Сотни инженеров и тысячи инвесторов по всему миру. Будущее создается уже сегодня. Станьте его важной частью. С предложением Faces of the Future вы сможете создать свою голограмму в центре испытаний Skyway в Беларуси.
голограмму с вашим фото и 3D-изображением струнного транспорта смогут увидеть гости экотехнопарка, будущие поколения новаторов и энтузиастов. Вы войдете в историю глобального проекта, который способен сделать мир безопаснее и комфортнее. Ваш след в истории технологии Skyway – это след в истории технологического прогресса. Faces of the Future. Будущее – это мы. Piękna rzecz. Można zapisać się w historii. Widzicie tu Państwo różne rodzaje pojazdów. Możemy na tym tle mieć swój hologram. Jest to uwarunkowane kilkoma aspektami, o których zaraz tutaj przejdę. Przechodzę do aktualnych promocji, czyli to, co mamy na dzień dzisiejszy. Od kilku miesięcy ta nasza promocja zakupu podstawowych pakietów zarówno na raty, jak i za gotówkę. Z różnym dyskontem, drodzy Państwo, zarówno dla takich dynamicznych inwestorów z dużym portfelem, mniejszych, dla dzieci, dla naszych pociech, jest tutaj do wyboru, do koloru. Natomiast tu bym chciał jedną rzecz Państwu pokazać. W tej chwili najdroższy pakiet, jaki jest do zakupienia, to jest premium za 150 tysięcy dolarów. Jest to 8 550 tysięcy udziałów z dyskontem 57. To jest bardzo ważne, bo chcę to przekazać dalej. Najtańszy pakiet to jest start. Za 250 dolarów, dyskonto 23 i to jest 5750 udziałów. Natomiast do 30 listopada, czyli drodzy Państwo, zostało nam 4 dni zaledwie. Mamy jeszcze możliwość inwestowania w tą promocję Steva w 2021. Do 23.55 czasu moskiewskiego, czyli to będzie u nas, drodzy Państwo, 21.55 według czasu tego naszego polskiego. Mamy możliwość jeszcze zainwestowania w nasze pakiety z dyskontem 1,4080. To jest dyskonto na poziomie roku 2018. To jest stworzone po to, że ten trudny czas, proszę Państwa, pandemii, żeby podnieść nas na duchu, firma wyszła z taką inicjatywą, żebyśmy mogli jeszcze w tym trudnym okresie zainwestować sobie z takim dyskontem, jak to było w latach ubiegłych. Mała uwaga, jest to dyskonto i inwestowanie progresywne, żebyście tutaj Państwo sobie zdali sprawę z tego, że ona ma pewne ograniczenia, ponieważ tu jest ważna data wpływu i data płacenia kolejnej raty albo jednorazowo, albo na raty. Jeżeli robicie to Państwo na raty, musicie zwrócić uwagę, że jeżeli dzisiaj mamy 26, proszę Państwa, listopad, kupiliśmy sobie taki pakiet, to pamiętajmy, że niezależnie czy my płacimy dwie czy trzy raty do przodu, to w następnym miesiącu, 26, należy ten pakiet opłacić po raz kolejny, bo może nam po prostu tutaj zostać zamknięty i zostaniemy na poziomie przykładowo dyskonta 26. 600 dolarów, 24 tysiące udziałów, widzieliście Państwo tam za 150 tysięcy dolarów było dyskonto 54. Następnym pakietem jest pakiet za 1200 dolarów, to jest 96 tysięcy. Takie same warunki. Pamiętajcie Państwo, mamy 4 dni, godzin już zostało chyba 0, 4 dni, 0 godzin, albo może 1 godzina, 21, no to jeszcze godzina, tak, bo to robię kilka godzin wcześniej. Natomiast tu mamy dyskonto 1:80, widzicie Państwo 96 tysięcy udziałów za 1200 dolarów, czyli porównuję to do tego pakietu za 150 tysięcy dolarów i w dyskoncie 54. Zobaczcie, jaka to jest niesamowita okazja. Bierzcie, kupujcie, bo to, jak mówią Czesi, to enegra. No i promocja Face the Future. Najwyższym dyskontem, jaki w tej chwili oferuje firma, z dyskontem 100. Proszę Państwa, z tym hologramem zostało nam zaledwie 4 dni, aby w tej odsłonie to kupić, czyli za 5000 dolarów. Mamy taką możliwość do 30 listopada, 23.55, czyli tak jak mówiłem, 21.55 naszego czasu. Kosztuje ten pakiet 5000 dolarów, ale to jest, drodzy Państwo, 500 tysięcy udziałów, a wiecie, że my mamy tutaj w memorandum zapisane, że nasz jeden udział będzie minimum 1 dolar. Natomiast
Po 30 listopada będzie jeszcze taka możliwość, ale już będzie zakup na poziomie 10 tysięcy dolarów i miliona akcji. No więc jest to dla osób z takim grubszym portfelem, ale jeżeli macie Państwo takich inwestorów, takie rodziny, zapraszam serdecznie, bo to taka okazja już się po prostu nie powtórzy. A zapisać się w historii możemy tylko raz. Pamiętajcie, jeżeli możecie, kupujcie, zapraszam serdecznie. Ja się z Państwem żegnam. Życzę wszystkiego najlepszego, bogatego Mikołaja, fantastycznego czasu tego świątecznego, żebyście mieli czas na refleksję, na przemyślenia dla siebie, dla swoich rodzin, zdrowia. Chciałem Państwa poinformować, że następne nasze spotkania odbędą się 7 grudnia. To jest poniedziałek, ja robię cyklicznie czwartki, ale ze względu na moje sprawy rodzinne w miesiącu grudniu przeniosę to na poniedziałek. 7 grudnia 2020 roku o godzinie 20 i 21 grudnia 2020 roku o godzinie 20 spotkamy się ostatni raz w roku 2020. Zachęcam szczerze, jeżeli macie możliwości zainwestowania, to inwestujcie. Jeżeli macie jakieś osoby, których jesteście godni polecenia, polecajcie. Wspierajmy nasz projekt, bo jest to niesamowita okazja dla nas, dla ludzkości, dla świata i dla przyszłych pokoleń. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Z miłością, radością. Do zobaczenia.